Witam, nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam online w internecie, a dzisiaj omówię Wam zadanie z matematyki finansowej. Dotyczy ono, powiedzmy, zagadnienia takiego jak kapitalizacja prosta, a dokładniej ustalenie wartości początkowej płatności. I treść zadania brzmi tak. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapłacić za rok 100 tysięcy złotych z tytułu zawartej umowy. Czyli musimy od razu rozumieć, że będzie to kwota przyszła, czyli FV, Future Value. Chcę na ten cel utworzyć specjalne konto. Bank zaproponował lokatę oprocentowaną 8% w skali roku. I pytanie brzmi, ile należałoby wpłacić teraz na tą lokatę, aby otrzymać zakładaną kwotę? Ok, czyli krótko mówiąc, chodzi o to, że za rok mamy mieć 100 tysięcy złotych, nieważne z jakiego to powodu, ale te 100 tysięcy złotych, jaka kwota teraz wpłacana na rachunek bankowy da nam 100 tysięcy złotych pod warunkiem, że nasz bank da nam oprocentowanie tej kwoty 8%. No na pewno będzie to mniej niż 100 tysięcy złotych, taka odpowiedź na pewno padnie. Ale firmę interesuje, jaka to będzie kwota. Oczywiście tutaj poniżej, jak widzicie, jest jasno rozpisane, jaka to będzie kwota, że 93 tysiące, ale skąd to się bierze. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym w takich zadaniach, żeby wyłapać, czy mamy do czynienia z odsetkami prostymi, czy też może z kapitalizacją. W tym zadaniu nie jest jasno określone, czy mamy do czynienia, że jest napisane wyraźnie, że kapitalizacja jest roczna, czy nie wiem, półroczna, kwartalna, miesięczna. Nie jest to w ogóle wymienione, a więc od razu musimy zakładać, że będą to odsetki proste. Tak jest najbezpieczniej. Chyba że wykładowca, ćwiczeniowiec od razu Wam powie, że to zadanie macie zrobić jakby była kapitalizacja określonego rodzaju, że to ma być na przykład miesięczna, tak? Ale tutaj nie jest to opowiedziane, więc od razu lepiej bezpiecznie jest zakładać, że mamy do czynienia z odsetkami prostymi. Albo inaczej mówiąc, z kapitalizacją roczną, tak? Bo to i tak jest tylko na jeden okres jednego roku. I teraz musimy popatrzeć na wzór. Wzór mówi o tym, że PV, czyli obecna present value, ta wartość, to jest wartość przyszła zdyskontowana. To znaczy my musimy ją podzielić przez to, ile mogłaby wynosić ta wartość obecna, jak powiedzmy tak. Jest to oczywiście przekształcenie wzoru, że to jest PV razy to, co jest w mianowniku, daje nam FV. Może tak łatwiej by było zrozumieć. Ale jeżeli PV jest wartością szukaną, to lepiej ten wskaźnik kapitalizacji 1 plus R przerzucić, dzieląc przez nią, tak żeby był wzór na PV, że PV to nie jest PV razy 1 plus R do NT równa się FV, tylko leci do mianownika, czyli PV to jest FV przez 1 plus R do N. No i teraz do tego wzoru trzeba podstawić, ile wynosi FV, R trzeba znać i N. FV, tak jak tu widzimy, jest to wartość końcowa, czyli ile musimy uzyskać na końcu tego okresu. PV jest w tym momencie wartością szukaną, czyli jakby tym elementem wzoru początkowym. Teraz tak, end to jest okres, jak często są naliczane odsetki. W związku z tym, że tu nie było wymienione, jaka jest kapitalizacja, my możemy przyjąć, że jest roczna. Więc po prostu to jest jedna roczna kapitalizacja w ciągu roku. Dodatkowo, jeżeli gdziekolwiek jest powiedziane w zadaniu, że cokolwiek jest oprocentowane 8%, to czy oprocentowanie wynosi 8% i nie jest powiedziane, czy to jest w skali miesiąca, roku, kwartału, to domyślnie jest zawsze w skali roku. To trzeba sobie na pewno zapamiętać. Jeżeli mamy do czynienia dodatkowo w zadaniu z tak zwaną lokatą bankową, to na pewno musimy uwzględnić podatek od zysków kapitałowych, tu jest wymienionych 0,19, czyli to jest nasze 19%. I teraz tak, podatek wynosi 19% z każdej złotówki, ile byśmy tam nie zakładali lokatę. Ale w związku z tym, że podatek wynosi 19%, to faktycznie zostaje nam 81%, dlatego zawsze wpisujemy w
ten sposób, że z 8%, ile nominalnie wynosi oprocentowanie, my faktycznie dostajemy tylko 81% takiej stopy procentowej, dlatego mnożymy razy 0,81. Oczywiście, że gdzieś na boku można sobie policzyć, ile wynosi to faktyczne oprocentowanie, bo to, co które podaje bank, zawsze jest to tak zwane oprocentowanie nominalne, czyli takie, powiedzmy, oficjalne. Ale nikt nam w banku nie powie, że oczywiście trzeba odliczyć od tego podatek, bo oni uważają, że to jest odgórnie wiadome. A więc w zadaniu 8% jest napisane, ale my musimy od tego uwzględnić podatek od zysków kapitałowych, od lokat, krótko mówiąc. Dlatego tutaj mamy 1 plus 0,08% razy 0,81. I teraz po podzieleniu, czyli po takim dyskontowaniu, my wiemy, że za rok otrzymamy 100 tysięcy złotych, ale na taką lokatę, gdzie obowiązuje oczywiście, mówiłam, oprocentowanie 8%, ale przy uwzględnieniu tego podatku dochodowego, my musimy na taką lokatę włożyć kwotę około 93 914 zł i 305 groszy, tak ku pamięci, żeby za rok przy tych warunkach danych przez bank otrzymać kwotę 100 tysięcy złotych. Dobrze, w takim razie kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie jakiejś wskazówki, pomocy ode mnie, piszcie do mnie bezpośrednio na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Posiadam swoją stronę internetową www.zadania-projekty.pl. Prowadzę korepetycje online, ale głównie obecnie skupiam się na rozwiązywaniu zadań. Jeżeli posiadacie jakieś zadanie, z którym nie radzicie sobie, albo chcecie, żebym je choćby sprawdziła, jak najbardziej kontaktujcie się ze mną od razu drogą mailową. Piszcie, a ja w wolnym czasie, kiedy będę miała taką możliwość, jak najbardziej odpiszę. Kwestia cierpliwie poczekać. Pozdrawiam, Alicja.